Serdecznie witam Was w 31. niedzielę zwykłą. W roku C czytamy Ewangelię o Zacheuszu, a właściwie o spotkaniu Zacheusza z Jezusem. Spotkaniu, które przerodziło się w spotkanie zbawienia, ponieważ Jezus powiedział i mówi to dzisiaj nam w zakończeniu Ewangelii, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, domu Zacheusza. Dom. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, a właściwie na to wszystko, co się kryje pod tym pojęciem. Dom jest to miejsce bezpieczne, dom jest to miejsce spotkania, a przede wszystkim poznawania człowieka, jak on żyje. I Jezus, mając to pragnienie wejścia w dom Zacheusza, ma pragnienie wejścia też w jego serce, w jego intymność. Zacheusz, wchodząc na sykomorę, poznał tak naprawdę Jezusa, ponieważ, jak to Jezus mówi, lisy mają nory, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by miał głowę skłonić. Czyli Zacheusz, wchodząc na drzewo, zobaczył tę całą przestrzeń, w której się Jezus znajduje. Zobaczył tak naprawdę w ten sposób jego serce. Jego serce, które jest ciągle otwarte do ludzi. Pewnie słyszał o Jezusie. Słyszał o tym, jaki jest Jezus. Ale dopiero wtedy, kiedy podjął decyzję, że wejdę na sykomorę, żeby Jezusa zobaczyć, wtedy dopiero ciąg różnych konsekwencji, których czytamy w Ewangelii, mógł zajść, ponieważ on właśnie podjął decyzję, chce się spotkać, chce zobaczyć. Jezus to też uhonoruje, bo mówi mu, ja chcę się zobaczyć z tobą. Chcę zobaczyć twój dom, czy inaczej chcę zobaczyć twoje serce. Ta Ewangelia jest iście ewangelizacyjna, ponieważ pokazuje, że nieważny jest tylko sposób, w jaki dochodzi do spotkania, ale ważne są decyzje. Ja podejmuję decyzję spotkania się z Jezusem, a Jezus jest zawsze otwarty i decyzja Jego jest zawsze na tak. Wszystkie obietnice w Jezusie są na tak. Ja, Bóg mówi inaczej, chcę. Problem jest często po naszej stronie. Blokady, wymówki. Przecież gdyby Zacheusz poszedł tym tokiem myślenia, to by powiedział, jestem niskiego wzrostu, wejdę na sykomorę, będą się ze mnie śmiać. Jestem grzesznikiem, nic tu po mnie. I rzeczywiście jest taka reakcja. Do grzesznika idzie w gościnę. Musiało to zaboleć Zacheusza. A jednak, mimo wszystko, pomimo tego, Jezus idzie. Nie zostawia pragnienia Zacheusza bez odzewu. Chce. Bóg chce. Puka nieustannie do twojego serca. Dzisiaj, kiedy patrzysz na tę Ewangelię, jakie myśli rodzą się w twojej głowie? Jaka powstaje refleksja? Co chcesz z tym zrobić? Czy jesteś na poziomie Zacheusza? Jesteś na tej sykomorze? Czy jesteś może na poziomie wymówek? Nie. To nie jest dla mnie czas. A może już podjąłeś decyzję i doświadczyłeś zbawienia i chcesz, aby to zbawienie, to doświadczenie zbawienia ciągle w tobie rosło i pomnażało się i tak, żeby na innych się jeszcze rozlewało. Adekwatnie do twojej sytuacji życia proś dzisiaj Ducha Świętego, aby abyś nieustannie był domem, aby twoje serce nieustannie było domem dla Boga, bo Bóg zawsze ma otwarte serce i zawsze jest dla ciebie domem. Duchu Święty, oddajemy tobie nasze serca. Spraw, żeby nasze serca były ciągle domem dla ciebie, dla Boga i dla bliźnich. Nie pozwól, abyśmy ulegali pokusie zwątpienia i ulegali też wymówkom. To nie czas, to nie miejsce i tak dalej. Bądź uwielbiony też w tych osobach, które są daleko. Niech wejdą na sykomorę swego życia.
Niech poznają, jaki Ty jesteś dobry, jaki Jezus jest dobry, jaki Ojciec jest dobry. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś też doświadczył tych, którzy już przyjęli zbawienie jako swoje, taką szczególną łaską podsycania w sobie tego daru. Rozpal na nowo nasze serca. Na nowo dziś wypełni nas. Jesteś bowiem wszystkim, czego oczekujemy, czego chcemy. Tak się dzisiaj modlimy. Tobie się oddajemy. Amen. Co dzisiaj? Może dzisiaj idź przez ten dzisiejszy dzień z takim pytaniem, co dzisiaj adekwatnie do mojego poziomu, na którym się znajduję, zrobię, być jeszcze dalej. By doświadczyć jeszcze bardziej tego spotkania z Bogiem. Jesteś w wymówkach? Poproś Ducha Świętego, choć z tym pytaniem, co mam zrobić, żeby pozbyć się tych barier, tych wymówek. Jesteś na sykomorze? Módl się. Panie, objaw mi jeszcze bardziej siebie. Dziękuję Ci za to pragnienie, które we mnie włożyłeś. A może już doświadczyłeś zbawienia w swoim życiu? To módl się i choć z takim pytaniem, co mogę jeszcze bardziej zrobić, by jeszcze bardziej poznać Boga. By we mnie nie wygasło to pragnienie, ten ogień. Życzę pięknej, błogosławionej niedzieli. W komentarzu napiszcie swoją refleksję. Jeszcze przez dosłownie parę dni, 2-3 dni może będą jeszcze zapisy na online z grupą amerykańską, to znaczy polonijną w Ameryce, tych zajęć, które ja prowadzę na Akademii Rozwoju Talentów. Zapraszam do zapoznania się z informacjami. No i trwa oczywiście zrzutka. Z serca dziękuję za każdą ofiarę. Linki do zajęć i do zrzutki pod fragmentem Ewangelii w opisie filmu. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.